Od Kaina i Abla, przez tragiczną historię Omegi 7, Incydent Zero, kłamstwa samego Boga i jego mroczne intrygi, dochodzimy do konkluzji serii Kain i Abel, SCP-001, który łączy wszystko, czego dotąd się dowiedzieliśmy o naszych bohaterach, wywraca to do góry nogami, a następnie dodaje jeszcze więcej tajemnic. Przed wami apokalipsa Fundacji SCP w oczach doktora Kleffa, autora Strażnika Bramy, SCP-001. Na początku, klasycznie już, omówimy szybko, czym jest obiekt dzisiejszego odcinka. SCP-001, a w zasadzie propozycja SCP-001 doktora Kleffa, to przeogromna postać, przypominająca skrzydlatego anioła, z płomiennym mieczem, strzegąca czegoś w rodzaju bramy do swego rodzaju raju. Obserwowany może być tylko z tak zwanej strefy zero, a projektu 001 doglądać ma specjalnie wyznaczony pracownik, desygnowany mianem O514. Jak wiemy, Rada Nadzorców, czyli Rada O5, posiada 13 członków, więc miano O514 jest raczej zaszczytnym tytułem. Od niego bowiem zależy powiadomienie reszty fundacji o możliwości konieczności wprowadzenia w życie stanu wyjątkowego przed scenariuszem Patmos końca świata klasy XK. To dość lakoniczny skrót, po więcej informacji zapraszam do obejrzenia pełnego materiału, teraz jednak lecimy do analizy szczegółowej. Po pierwsze samego obiektu, po drugie kryptycznej wiadomości pod koniec raportu, a na sam koniec eksperymentów związanych z naszymi kochanymi Kainem, Ablem i gadem trudnym do zniszczenia 682. Strażnik Bramy, bo tak nazywa się SCP-001 w wydaniu Kleffa, to nic innego jak kolejna próba wytłumaczenia tego, jak powstała fundacja. Osoba zwana fundatorem spotkała kiedyś bowiem SCP-001 i zostało mu przekazane, aby stworzył organizację oddaną przechowywaniu anomalii. Ta organizacja zwana jest dziś Fundacją SCP. Ale kim jest SCP-001, że może tak dowolnie rozkazywać komukolwiek zechce? Kim jest, że jego miecz może zmieść 100 dronów fundacji podlatujących do niego w jednym momencie? Odpowiedź jest zadziwiająco prosta. Według tradycji judaistycznej i w niektórych wierzeniach chrześcijańskich, za strażnika bramy raju, Edenu, służył Archanioł Uriel. Podobieństwo do niego w raporcie SCP-001 jest widoczne na pierwszy rzut oka. Imię Uriel oznacza Ogień Boży. Jest duchem, który stał u bram raju utraconego z mieczem ognistym w dłoni. Wersja Uriela w fundacji SCP najprawdopodobniej jednak nie strzeże biblijnego Edenu, a raju zupełnie innego pokroju. Jednak do tego dojdziemy pod koniec odcinka. Teraz skupimy się na czymś innym, bowiem na wspomnianym w raporcie krótko podwodnym eksperymencie balistycznym na Oceanie Indyjskim z 26 grudnia 2004 roku. Obejmował on wystrzelenie wielogłowicowego interkontynentalnego pocisku balistycznego z atomowego okrętu podwodnego SCP w celu sprawdzenia wytrzymałości SCP-001. Najwidoczniej nie powiodło się to, jednak w raporcie nigdzie dalej nie wspomina się o niczym związanym z tym eksperymentem. Jeśli chcemy się dowiedzieć więcej na ten temat, wystarczy wyszukać w Google frazy 26 grudnia 2004 roku. Ukaże nam się tona artykułów na temat trzęsienia ziemi na Oceanie Indyjskim tegoż właśnie roku, dokładnie tej daty. Ofiary śmiertelne nalicza się w ponad 200 tysiącach, a siła trzęsienia szacowana jest na 9,1 w skali Richtera. Przypadek? Nie sądzę. Sądzę natomiast, że autor raportu bardzo ładnie wkomponował wydarzenia ze świata rzeczywistego w fikcję literacką Fundacji SCP. Dr. Kleff swoją drogą właśnie słynie z takich smaczków, czy to na tematy poza fundacją, czy wewnątrz niej. A jeśli mówimy o nawiązaniach co do wewnętrznych struktur SCP, tutaj dr Kleff również nas nie zawodzi, bowiem w następnym segmencie mamy ich bez liku. Pod koniec raportu SCP-001 naszym oczom ukazuje się kryptyczny dodatek, wiadomość, którą fundacja otrzymała pewnego razu, a traktuje ona o tym, iż wrota się otwarły. Przeplatana wysławianiem boskiej istoty rodem z Księgi Psalmów wiadomość mówi nam o tym, iż nastąpił incydent w związku z SCP-995, koloniami organizmów na pograniczu grzyba a zwierzęcia. Otwarto SCP-616, czyli najpewniej portal do piekła, i aktywowano SCP-098, czyli... kraby. Po prostu kraby. Polują na ludzi i pożerają ich żywcem, ale to nadal po prostu kraby. Tak czy inaczej, czytamy dalej, iż należy zabezpieczyć SCP-073 i 076, Kaina i Abla, zabezpieczyć ośrodek 19 i tak dalej, i tak dalej. Wiadomość powtarza się 3 razy, kiedy to jest przerwana przez postać wypowiadającą się w donośny sposób o tym, iż Kain i Abel to jego synowie, iż nadchodzi, a także stoi we wrotach i puka. To parafraza lub w oryginale cytat z Apokalipsy Świętego Jana, z biblijnego zbioru ksiąg z Nowego Testamentu.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To najprawdopodobniej słowa samego, uwaga, uwaga, to nie żart, Boga, SCP-343, który tak zapowiada swoje przyjście, a jednocześnie koniec świata. Po przeczytaniu tej wiadomości okazuje się, iż wrota tak naprawdę się nie otworzyły, a strażnik nawet nie drgnął. Prawdziwy lęk powinien nas ogarnąć w momencie, gdy dowiadujemy się, iż znacznik czasowy wiadomości wskazuje na kilka lat w przyszłości, na datę, która dopiero nadejdzie. A co gdy już nadejdzie? O tym mówi nam opowiadanie The Gate Opens, Wrota się otwierają, autorstwa The Deadly Moose. Jest ono częścią większego kanonu, jednak dla wygody waszej i mojej opowiem wam tylko o tym opowiadaniu. Mówi nam ono o tym, jak Jahwe, SCP-343, budzi się w swojej ludzkiej formie w ośrodku 17 i czuje, że jego godzina nadeszła. W jednej chwili pojawia się w strefie 0 i rzecze, iż nadszedł czas. Urielu, odezwał się do SCP-001, wybiła godzina. Otwórz wrota, pozwól moim armiom przedrzeć się na ziemię. W tym samym czasie dr Everett Mann zajmował się akurat krabami chirurgicznymi SCP-098. Nagle zwłoki jednego z nich poruszyły się, po chwili wszystkie instancje 098 wpadły w konwulsje, aż wybuchły w płomieniach, zmieniając się w smokopodobne stworzenia o niezliczonych skrzydłach i ramionach. Skandując w obcym języku, wydostały się ze swoich klatek i rozpierzchły się po pomieszczeniu. Rozkaz Patmos stanu wyjątkowego musiał zostać wykonany. 995 naruszył przechowalnię, 616 się otworzył, zabezpieczono 073 i 076, a 098... To chyba się liczy. Mruknął dr Mann do komunikatora, spoglądając na smocze istoty, szykując się na najgorsze. Jahwe tymczasem objawił się wszystkim członkom Rady Nadzorców, Rady O5, w tym samym czasie, w 13 osobnych miejscach na Ziemi. 13 osób rzuciło się na kolana z ich aktualnych miejsc spoczynku i oddało pokłon SCP-343. Ten zaczął opowiadać, iż wcześniej już zapowiedział Fundatorowi Dzień Sądu i że teraz właśnie on nadszedł. Następnie zdematerializował się i udał się do swojej bezimiennej doliny, w której chciał pobyć w spokoju sam. Było to pierwsze miejsce, które stworzył. Bla, 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 na tym opowiadanie się kończy, bo w następnej części okazuje się, że tak naprawdę 343 nie jest jedynym bogiem, a wiele SCP przechowywanych przez fundację tak naprawdę również brało udział w stworzeniu materii i teraz wszyscy się kłócą o to, kto zniszczy świat i tak dalej, ale to nie na tym się skupiamy dzisiaj. Wiele osób twierdzi, że to opowiadanie jest banalne i nudne, bo opowiada o abrahamicznym bogu robiącym abrahamiczno-bogowe rzeczy. I prawda, to fakt, ale jednak wpisuje się to w konwencję SCP-001, typowo biblijną apokalipsę. I naprawdę korci mnie wizję przerażonych twarzy członków Rady O5, widzących tego reality bendera z kompleksem boga, zmiatającego cały świat z płaszczyzny egzystencji. A propos zmiatania rzeczy z egzystencji, wiecie, kto najchętniej zmiótłby całą ludzkość z powierzchni Ziemi? SCP-682. A wiecie, z kim robiono eksperymenty na SCP-001? Z Kainem i Ablem. No i z SCP-682, z nim też. Chcecie posłuchać, jak się potoczyły? Ależ śmiało, już wam opowiadam. Powiązanie 073 i 076 z 001 są dość oczywiste, bo te eksperymenty występują w samym raporcie o strażniku bramy. SCP-076, Abel, poproszony został o stawienie się wraz ze swoją mobilną formacją operacyjną Omega-7, Puszką Pandory, w strefie 0 i podejście do SCP-001. Abel jednak odmówił, mówiąc: nie, po prostu nie. To do niego niepodobne, okazywać słabość, strach, odmawiać rozkazom przełożonym. Ale to nie najdziwniejszy eksperyment, jaki przeprowadzono. Kainowi natomiast 073 w ogóle nie powiedziano, dokąd zmierza, po prostu kazano mu iść naprzód, aż nie natrafi na 001. Gdy wszedł w pole działania strażnika bramy, Kain upadł i coś dziwnego zaczęło dziać się z symbolem na jego czole. Tak, ten niezniszczalny Kain poczuł prawdziwy ból. Został zraniony. Kain, którego nic nie potrafiło ruszyć, a nawet jego brat nie potrafił go zabić mimo wielu prób, odczuwał prawdziwy ból i jego efekty na swoim ciele. Ale to chyba normalne, tak? W sensie to, że strażnika bramy, archanioła stworzonego przez Boga, łączy coś z jego dziećmi, Kainem i Ablem. No fakt. A 682? Co z nim? Posłuchajcie uważnie, bo szykuje się niezła jazda. Tkanka SCP-682 została zrzucona dronem w okolicy SCP-001. Dron został normalnie jak zwykle zniszczony przez 001, a wraz z nim tkanka skóry SCP-682. To brzmi obiecująco. Fundacja stwierdziła, iż wyśle do strefy 0 całego SCP-682 w celu próby jego terminacji. Gdy już znalazł się pod strażnikiem, jaszczur został zaatakowany, mocno uszkodzony, wiele krwawiących ran otwartych pojawiło się na jego ciele.
682 począł się wyczołgiwać z zepsutego już samochodu, którym został przetransportowany do 001 i zaczął mówić. I to niby jest ten ogród? SCP-682 zaczyna się śmiać. To nie jest ogród. Prawdziwy ogród znajduje się daleko na zachód stąd. SCP-682 następnie zostaje uderzony mieczem. Przeżywa, jednak ponownie zostaje bardzo uszkodzony. Teraz została mu już tylko jedna kończyna. Używa pozostałej kończyny, by doczołgać się do SCP-001. Umrzeć? Rozkazujesz mi umrzeć? Och, czyżbyśmy wszyscy tego nie pragnęli, ale to moja klątwa za zaproponowanie owocu. SCP-682 zostaje ponownie uderzony, ale przeżywa, korzystając ze swoich anomalnych zdolności regeneracji. To nie jest ogród, a ty nie jesteś Urielem. SCP-682 pluje w stronę 001. Fałszywiec. Jaszczur zostaje ponownie uderzony, tym razem padając nieprzytomny na ziemię. Personel Fundacji wchodzi na teren zasięgu ataku SCP-001 i słyszy w głowie rozkaz od strażnika bramy mówiący: usuńcie. Po czym czuje nagłą chęć usunięcia SCP-682 z pola zasięgu SCP-001. Tak też robią, a następnie bez większych problemów zabezpieczają ponownie gada. O co chodzi? Co SCP-682 miał na myśli mówiąc, iż to nie jest ten ogród, że to nie jest ten Uriel, że zasugerował ten owoc? Wszystko sprowadza nas do kanonu Peach Haven w fundacji SCP, a konkretnie opowiadania 1413. Kanon Peach Haven zajmuje się historią powstania świata z innego punktu widzenia. Świat w tej serii został stworzony przez tak zwanego Twórcę, a władza nad Ogrodem Eden została powierzona 14 antropomorficznym zwierzęciom. Tak, Peach Haven to w skrócie odpowiedź na pytanie, co gdyby Adam i Ewa byli furry. Ale wracając do poważnego tematu, w opowiadaniu 1413, jeden z tytułowych 14, wąż, decyduje się na zdradę wobec swoich towarzyszy i oferuje ludziom owoc poznania dobra i zła. Za karę Frederick, król Edenu, skazuje go na wieczną tułaczkę po ziemi, nie może on zmienić swojej formy, tak jak 13 pozostałych mogło to robić dotychczas, a także nie będzie mógł umrzeć. Nigdy. To jego kara. To kara węża. To kara SCP-682. W ostatnich akapitach opowiadania 1413 główny bohater Randale i jego znajomy Hezik ubolewają nad tym, iż Twórca pokarał wszystkich 14 zaczyny węża i muszą teraz opuścić Eden w poszukiwaniu lepszego życia. Jeśli chodzi o serię Peach Haven, nią też zajmę się z chęcią w przyszłości, tak samo jak i pozostałymi obiecanymi seriami, czy to Zepsutą Maskaradą, serią o agencie AA i tym podobnymi rzeczami. Spokojnie, mam jeszcze na to dużo czasu, a ja mam jeszcze więcej planów. A Peach Haven zaciekawi was, jeśli naprawdę chcecie dowiedzieć się, czym jest Eden, o którym mówi SCP-682. Spoiler, jest nim SCP-2746. Tak czy inaczej, moi drodzy, mam nadzieję, że rzuciłem trochę więcej światła na to, jakie znaczenie SCP-001 ma w apokalipsie, którą wykreował Dr. Clef, a wraz z nim autorzy pokroju The Deadly Moose czy Fantema, autora 1413. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym podejściu do końca świata. Tymczasem dziękuję wam za tę wspaniałą podróż z serią o Kainie i Jablu. Możecie być pewni, że następne nadejdą równie prędko, co ta się zakończyła. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.